Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Kolradowi, co to jest kolejny Live on Duo odcinek z symulatora Maszyna. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na serii całkowo V2 tym szynobusem SA-134. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji w sam na dole, aby właśnie ten czerwony przycisk stał się szary, oraz zostawienia dzwoneczka, aby dostawać na bieżąco powiadomienia o filmach, bo jak widać dużo się zmienia. Jeśli podczas prowadzonej transmisji na żywo, tak jak dzisiaj, zostawicie właśnie ten czerwony klawisz subskrypcji i jesteście nowymi subskrybentami, nie tymi powracającymi, to no tyle, co Wam mogę powiedzieć, wyświetlicie się po prawej stronie pod ostatnimi subskrypcjami na kanale. Więc no, dobry biznes chyba, co? Żeby być na ekranie. Nie wiem czemu, znowu oczywiście ilość łapek i subskrypcje nie działają. Ilość łapek i ilość znaczy się oglądających nie działa. No i cóż, co ja mogę na to poradzić? Witam Panie Szymonie. Miło widzieć. A my rozpoczynamy naszą jazdę. Pierwsze co należy zrobić, to chyba dołączyć baterię. Nie wiem, jakiś dziwny ten szynobus, tak trochę wnętrze nie mam, ale cóż, jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Baterię nastawić jazdę do przodu, oczywiście muszę Wam podgłośnić. O, oczywiście to jeszcze też byli słyszeli. Ładnie komputer nam się załadował. Więc możemy uruchomić silnik. U mnie widać dobrze, to się bardzo cieszę, że widać u Ciebie dobrze. No dobrze, to się ładnie wyświetla wszystko z czatu. Ja nie wiem czemu to jest znowu przycięte. No i jak bym robił? Czy znowu teraz będzie działać? No, teraz już chyba trochę lepiej. Trochę dłuższe nici widać. Również pozdrawiam. Również. Nie czekamy na manewr. No właśnie, zapomniałem jeszcze dzisiaj, możemy dodać sobie takie coś jak możemy zrobić coś takiego.
ET22, zatrzymujemy mnie na cisku 22. Może jaka osobowa się kiedyś pojawi, a to właśnie... Ja to z takich... raczej pociągów... towarowych to ja nie lubię jeździć, poczekajcie, muszę najpierw... O... gdzieś mniej więcej coś takiego i teraz jak będziecie pisać, powinno to działać. O, coś... Komradowicz napisał test. Komradowicz napisał test. Szymon Maszynista napisał. Może Bałtyk Tarnowo. O, coś takiego, jeszcze muzyka. Trochę ciszej i... jesteśmy gotowi. Cały czas czekamy na podanie sygnału. Sprawdźmy, czy ja umiem jeszcze tu nie jeździć. Napisał. Miło mi. Miło mi. To będzie jechać, od ja ci to mocy. Ruszy. No mam najeździć się do przodu. Sterownik kierunku jest dobrze, na sterownik jest dobrze oświetlony. I światło też mamy dobrze. Tempomatu nie potrzebujemy. Również pozdrawiam, to ją mamy serdecznie. Nie spamuj drugiego, bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj caps locka czwartego. Nie używaj zbyt dużo znaków. Piąty, nie reklamuj się na czacie. Niewywiązywanie się z regulaminu grozi tajnałogę. Szymon Maszynista napisał. Mój mama cię pozdrawia i Aga. Dobra, a czemu to nie chce jechać? To jest bardzo dobre pytanie. Tak, to nie powinno być na mnie, że coś tam piszczy cały czas. Tam nie mogę iść. Są zamknięte. Siłą rzeczy powinna jechać. A jedzie to jakby miał normalnie ręczny zasiągnięty. Haha.
ciekawe rzeczy co się dzieje. Aż muszę się przerzucić na wizę, jak nie będę się usiliwać. Przesadziłite jazdy z takim. Szymon maszynista napisał. Ja będę tego na live. Ja to się cieszę, poczekaj. Kurczę. Po sztuczną inteligencję. Wyłączymy już ją. Szymon maszynista napisał. No i teraz jedzie.
No i teraz da się jeździć. No, panie, pan jedziesz? Już teoretycznie powinienem odjeżdżać. Ej, czekam. Podtrzymałem. To świat czego jest. Zależy też nie mogę. Napisał. Hamować składu, to może napisać w komentarz. Wielką chęcią przeczytam. Nie używaj kapslocka czwartego. Nie używaj zbyt. Jestem ciekawy, chciałbym się dowiedzieć. Piąty, nie reklamuj się na czacie. Nie wywiązywanie się z regulaminy grozi timeoutem. Jednak no, sztuczna inteligencja będzie lepiej jak odhamować ten pociąg, a niestety nie. Dobra, czekam. Jakieś opóźnienie się szykuje. Co ja widzę? Stoi. Myślę, że to jest 4 lub 5 minut będzie wiele właśnie. Jeśli 8 stopni wody. Obroty białowe.
55-415, odjazd. Odjazd? Hold. Dużo mocy nie potrzeba, żeby tym ruszyć na prawo. 1% ruszamy młody. Jeżeli będzie potrzebował wejść na obroty, to już... SHP. SHP jako czułek trzeba wbić. Dobra, wyjmiemy mocy. Jedź chłopę. Wyjście szlakowa to będzie zapisane. Tu do wyjścia. Rozpędzamy do 120 na godzinę. Jak się czujecie, drodzy widzowie, z tym, że jutro jest pierwszy dzień szkoły, rozpoczęcie roku. Ja mam na 11, na którą wy macie, drodzy widzowie, rozpoczęcie roku. Trochę wam ściszać, bo mnie może być słabo słychać. No, co tu się dzieje? A dziś dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Witam również. Automatycznie przesłana do sprawdzenia. Cześć. No tak? No w sumie. Może i wyjdę z pracy. 4 minuty opóźnienia. Najlepszy. Napisał. CPM. A no dobrze.